Za moimi plecami znajduje się komora skarpowa na budowie łódzkiej średnicy kolejowej, i przed chwilą tutaj przebiła się tarcza TBM. Jak to dokładnie wyglądało, o tym w dzisiejszym filmie zaczynamy. Łódzka Średnica 2050 Witam Was tutaj, cześć, Ząż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z łódzkiej średnicy 2050. I choć poprzedni film z tej serii pojawił się jeszcze w grudniu 2023, więc de facto w przeciągu ostatnich kilkunastu dni, to no teraz ponownie pojawiam się w Łodzi z kolejnym filmem, bo zakończyła się budowa tunelu w osi 21. A właściwie nie zakończyła się budowa, tylko zakończyło się wiercenie. Wiercenie tarczy TBM Faustyny, która ma średnicę 8,76 m wykonała kolejny tunel o długości 1107 metrów, i właśnie teraz, dzisiaj dokładnie, w piątek 15 grudnia 2023 roku zakończyła swoją pracę, jeżeli chodzi o wiercenie całego tego odcinka. Chociaż powiedzenie, że zakończyła pracę, to dużo powiedziane, bo faktycznie na ujęciach nigdzie nie zobaczycie zakończenia prac, tylko faktycznie wiercenia się do komory, ale sama tarcza jeszcze musi wybudować sam odcinek, żeby faktycznie wypchnąć się już tutaj i wybudować ostatnie tubingi, tutaj w tym miejscu są niezbędne. Natomiast chwilę później, jak już zostanie faktycznie wzięta w tryb serwisowy, będzie naprawiana, będzie można ją przenieść ponownie do, z jednej z komory, czyli z komory skarpowej, do drugiej komory, czyli do tej, którą właśnie widzimy, do komory żniwnej. W tym miejscu tarcz TBM ma się pojawić na przestrzeni najbliższych miesięcy. Natomiast w połowie lutego 2024 ma już rozpocząć swoje prace i ponownie wiercić i wiercić swój tunel w kierunku przystanku kolejowego. Koziny, no i od tamtąd, tam, będzie później wiercić jeszcze ostatni tunel w osi 17 w kierunku komory Unii, ale dobrze, już tutaj odjeżdżam trochę z tymi kolejnymi osiami. Oś 22 będzie realizowana właśnie od lutego 2024, natomiast oś 17 będzie realizowana no, przy dobrych wiatrach, prawdopodobnie wakacje, albo no, może trochę wcześniej rozpocznę się tam pracę. Natomiast przejdźmy sobie do tego faktycznie, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o samo wiercenie i przebicie już tutaj na miejscu. Proszę bardzo, mamy ujęcie z takiego timelapsa z DONA. Niestety, ujęcie z aparatu, który miałem ja na dole, nie udało mi się. Więc możemy się tylko posłużyć tymi ujęciami z góry, z lotu ptaka. Natomiast faktycznie, jak widać, tarcza się przebija. I przebiła się tak chwilę po 9.00. Dokładnie to była chyba 9.35, 9.40. Wtedy sam proces przebijania się tutaj rozpoczął. Nawet udało mi się włączyć dla Was transmisję na żywo. Więc wiem, że część z Was sobie trzeba to w formie live'a. gdzie tam sobie rozmawiamy jeszcze z jednym y, operatorem, a czy pilotem, DONA, który stał obok mnie. Natomiast samych dytonów tutaj nawet było 3, więc całkiem duże wydarzenie, że tak to powiem. Wszyscy zadowoleni, wszyscy w kaskach w pełni je i wszyscy byli brawo, że prawie, że tak to powiem, kiedy faktycznie udało się ukończyć ten drugi tunel. No bo to faktycznie jest drugi tunel, który został ukończony na budowie łódzkiej średnicy. Nie będę mówić, czy to szybko, czy wolno, biorąc pod uwagę, ile już ta budowa trwa. No do druga, ta CZM TBM aktualnie tam się przewieciła za jeden kolejowy i sobie teraz czeka przed samym śródmieściem. Na to aż grunt będzie wzmocniony na dalszym odcinku. I pojawi się dalsze finansowanie. Natomiast zanim to się stanie, możemy patrzeć, co tu się dzieje, tutaj, właśnie w tym miejscu, czyli pomiędzy komorą skarpową i pomiędzy komorą żniwną. No i proszę bardzo, tarcza się przebiła, jest już na miejscu. Chwilę potem, jak się przewierciła, już faktycznie wyłączono silnik i przestała się kręcić. Co ciekawe, mogę Wam powiedzieć, w ramach ciekawostki, że ja byłem w tej tarczy w środę po drugiej stronie. Co prawda, ujęć Wam jeszcze nie mogę pokazać, może uda mi się uzyskać. Autoryzację, ale miałem okazję przejść się tym tunelem, jak i również wejść do samej tarczy TBM kilka dni przed samym przebiciem, więc w dosyć ciekawym momencie miałem okazję być tam, wejść, zobaczyć jak to wygląda od części technicznej. No i jeżeli mi się uda uzyskać autoryzację, to Wam pokażę, ale no zobaczymy jak to będzie z tym wyglądać. Natomiast tak, miałem okazję zobaczyć jak wygląda tunel i faktycznie jest całkiem duży. Nie byłem w tym dużym tunelu, który jest zdążony przez tarczę Katarzynę, która ma średnicę 13,4 metra, bo żeby było jasne. Mała tarcza, czyli tak która tutaj się dowierciła, to jest mała tarcza, jakby z Was nie dowierzał, będzie tylko i wyłącznie na jeden tor, czyli te pociągi będą wyjeżdżać w kierunku Łodzi-Żabieniec. Natomiast w drugim kierunku Pociągi będą jechać w kierunku przystanku kolejowego e, właśnie Łódź-Koziny i następnie w kierunku Łodzi Fabrycznej. Natomiast ten drugi tunel musi jeszcze postać. Natomiast te, ten tunel i ten będą tylko łącznie na jeden tor. Co to oznacza? Oznacza to, że pociągi będą jeździć po prostu po jednym torze w jednym i w drugim kierunku. Natomiast druga ta która wierci od komory Odolanowskiej do Łodzi Fabrycznej, jest dużo większa i tam pociągi będą jeździć dwa w jednym tunelu, czyli dwa tory będą obok. Siebie. Coś czegoś nie mamy w de facto w metrze warszawskim, chyba, że mamy na przykład odcinek kursynowski, ale tam nie było to realizowane metodą TBM-u. W skrócie, jedna ogromna, wielka tarcza, która ma szerokość 13, znaczy średnicę 13,4 metra. Nie miałem okazji e, do niej wejść i do znalutka, który tam jest realizowany, ale z tego co wiem, jest po prostu ogromna. Natomiast tutaj oczywiście mówiąc, że ta tarcza jest mała, też jest całkiem duża. Jakbyśmy postawili obok człowieka, trzeba przyznać, że i tak robi wrażenie. E, za chwilę zacznę też posłuchacie, jak sam proces Czyli, znaczy jak same jej działanie brzmiało, bo nagrałem tutaj też dźwiękiem chwilę, żebyście mogli usłyszeć, jak taki, taki TBM tutaj pracuje. No i co ja mogę powiedzieć? No Teraz prace będą realizowane. W ramach ciekawostek Wam powiem, że pociągi maksymalnie w tunelu tutaj będą mogły jeździć 100 km na godzinę i na całym odcinku tunelowym nie będzie sieć trakcyjna, tylko będzie e, trzecia szyna, że tak to powiem. Tylko nie będzie to trzecia szyna e, tak jak w metrze mamy, czyli z boku. Tylko to będzie sieć trakcyjna w formie szyny, która po prostu będzie zamontowana tak samo jak jest na przykład na łodzi fabrycznej. Dzięki czemu po prostu można zaoszczędzić trochę przestrzeni i miejsca. I tak to będzie tutaj realizowane. Natomiast sam tunel ma być gotowy i wszystkie tunele mają być gotowe w teorii na koniec 2024 roku, a pociągi mają pojechać w 2025 roku. Czy to jest optymistyczne podejście, że to jest realne do zrealizowania? Według mnie tak, ale zobaczymy, może im się uda. Chociaż, no zresztą posłuchajcie może samemu i ocencie, czy to jest możliwe. Przyznaję, że współczuję mieszkańcom, którzy w okolicy muszą tego słuchać teraz przez dosyć długi czas. Tymczasem to było dla tego filmu. Jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny zwęczek. Kolejny film z Łodzi już raczej na pojawi się dopiero w nowym roku 2024. Może uda mi się nagrać, jak ta tarcza będzie przenoszona nad ślinią kolejową w tym miejscu, bo będzie przenoszona nad siecią trakcyjną i to będzie coś ciekawe wydarzenie. Tymczasem, jeżeli nie chcecie go przekapić, kliknijcie subskrybuj i ten dziw i zachęcam do zasadania a wiznosza. Cześć!